Gdy sakrum staje się profanum, odnowiona z okazji Dnia Kolejarza figura przedstawiająca patronkę, świętą Katarzynę, która od kilku lat stoi na Pilskim Dworcu, przeszła tak znaczną metamorfozę, że zaczęła budzić spore i niekoniecznie pozytywne emocje. Ta figurka wejdzie w ogóle do historii. To słowa autorki przemiany świętej Katarzyny z wersji monochromatycznej na kolorową. Do współpracy zaprosili ją działacze Solidarności. Z inicjatywy kolegi Artura Łozowego ze Stowarzyszenia EFATA, no i wspólnie z panią poseł Martą Kubiak i kolejarzami oraz kilkoma dobrymi osobami udało się odnowić to miejsce. Pomysłodawca odnowienia figury Artur Łazowy nie chciał komentować tej przemiany. Teren wokół figury został uporządkowany, położono chodnik z kostki. Oczyszczono też samą figurę, która przed zabiegami renowacyjnymi była monochromatyczna, pokryta zniszczoną już warstwą złotolu. Na czyszczeniu jednak nie poprzestano. Ta święta męczennica Kościoła katolickiego i prawosławnego zyskała kolory. Myślę, że kolory są ważne w życiu człowieka i nieraz trzeba umieć je dobierać, żeby oddać nastrój, czy właśnie przeżyć to też duchowo. A że przeżycia duchowe to bardzo indywidualna sprawa, pod zdjęciami, które pojawiły się w internecie, a pokazującymi figurkę świętej Katarzyny przed i po renowacji, pojawiły się komentarze. Koszmar estetyczny, a taka ładna była w tej patynie. Jak można było coś takiego stworzyć? Toż to oczy wypadają od takiej estetyki ludowej. Przecież to nie jest rzeźbiony w drewnie świątek z Podhala, któremu taka estetyka pasuje. Wygląda jak przerobiona na ogrodowego krasnala. Malarz nie obroni tej kolorowanki. To jest nie do obronienia. Profanacja estetyczna i kolorystyczna. Stara była ładniejsza, prawie jak Jezus z Borgi. Mowa o słynnym swego czasu w światowych mediach wizerunku Jezusa Chrystusa uwiecznionego we włoskim kościele, którego amatorskiej konserwacji podjęła się starsza parafianka. Efekt? Dość specyficzny. Autorka przemiany pilskiej świętej Katarzyny powołuje się na symbolikę barw. Czerwień nawiązuje do męczeńskiej śmierci Katarzyny, a zieleń symbolizuje nadzieję. I z samą symboliką trudno dyskutować. Malarka Elżbieta Wasyłek zwraca jednak uwagę, że choć figurka sama w sobie nie jest ani zabytkiem, ani wybitnym dziełem sztuki, stoi w przestrzeni publicznej i choćby ze względu na swoją ogólnodostępność, powinna prezentować pewien poziom. Poziom chociażby sztuki ludowej. Dobra sztuka ludowa ma jednak jakąś wagę estetyczną. I ta rzeźba tak, ani nie jest realizacją, ta warstwa malarska, ani nie jest realizacją ludową, ani nie jest realizacją wybitną, jest po prostu jarmarczna i to jest przykre. Interesująca jest za to historia figurki świętej Katarzyny. Figura powstała najprawdopodobniej w latach 80. w pilskim ZNTK, a po zamknięciu zakładów lata przeleżała w prywatnym garażu. Od blisko 10 lat stoi na pierwszym peronie Pilskiego Dworca i jest miejscem spotkań kolejarzy.